Zbigniew Herbert. Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być. Otóż ja na pewno w tym, co robię, tak mi się wydaje, pokazuję to, czym ja chciałbym być i czym niestety nie jestem. Ale ja zaczynam filozofować, a właśnie chciałem powiedzieć, że ja jestem takim nieudanym filozofem, a także nieudanym malarzem. Zbigniew Herbert, poeta, eseista, dramaturg, jeden z najczęściej tłumaczonych pisarzy polskich. Człowiek o wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku, który pozostawił nam przesłanie pana Cogito: bądź wierny, idź. Andrzej Wajda. O coś my walczyli. Walczyliśmy o wolność. Ale wolność to nie jest takie, że w ogóle. Tylko wolność dla każdego, żeby mógł zrealizować to, co on uważa za potrzebne dla tego kraju, dla siebie. Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, jeden z najwybitniejszych twórców w historii światowego kina. Zdobywca Oscara za całokształt twórczości. Reżyser filmów Kanał i Popiół i Diament, które zapoczątkowały tak zwaną polską szkołę filmową, która podejmowała debatę nad narodową tradycją martyrologiczną i romantycznym heroizmem. Jak pomagali nam zrozumieć świat i zmagać się z życiem? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. I tradycyjnie krótka notka o pierwszym bohaterze. Zbigniew Herbert urodził się w 1924 roku we Lwowie. Jego ojciec był prawnikiem i dyrektorem jednego z lwowskich banków, a rodzina Herbertów pochodziła z Anglii, do Galicji trafiła przez Austrię. Gimnazjum, wojna, karmienie wszy, Armia Krajowa, studia filologiczne. W 1944 roku wyjazd do Krakowa przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Tu studia artystyczne, ale i ekonomiczne. Później prawo i filozofia w Toruniu. Także zajął się redagowaniem przeglądu kupieckiego, pracował w Banku Polskim od 1950 roku w Warszawie. Przez dłuższy czas był ekspedientem w sklepie, miał wtedy już 3 fakultety, ale decydowały o tym i względy polityczne, i jego niechęć do podejmowania kompromisu moralnego, jak piszą biografowie. Które z wydarzeń ukształtowały mistrza pióra, który swój debiut miał w tygodniku Dziś i Jutro w 1950 roku? Pewnie kilka takich ważnych okoliczności można by wskazać, poczynając od miejsca urodzenia, od Lwowa. To lwowskie pochodzenie jest ważne, choć nie tak często do niego wracał bezpośrednio sam Zbigniew Herbert w swojej twórczości. Właściwie dopiero jednoznacznie, wyraźnie w ostatnim tomiku poetyckim wydanym w roku śmierci w 98, Epilog burzy, gdzie pojawiają się takie bezpośrednie nawiązania, zwłaszcza w przepięknym wierszu Wysoki zamek, dedykowanym przyjacielowi ze Lwowa, Leszkowi Elektorowiczowi. Ale Lwów jest ważny. Lwów jako miejsce specyficznego humoru, ironii, która przenika także twórczość, postawę życiową samego Zbigniewa Herberta. Lwów wieloetniczny, to jest także bardzo ważne i także zapisane i w nazwisku, no mało polskim powiedziałbym, wielkiego poety, prawdopodobnie to nazwisko pochodzenia angielskiego, i w genealogii samego Zbigniewa Herberta, bo ojciec był po matce półkrwi Ormianinem. Rzeczywiście to jest cały ten kosmos lwowski jakoś w rodzinnej tradycji Herberta schowany, co niewątpliwie nastawia go z powściągliwą ironią właściwą Herbertowi do tradycji nacjonalistycznej, endeckiej. Choć jednocześnie zupełnie inaczej niż Miłosz, Herbert utożsamia się po pewnych zmaganiach wewnętrznych nie tylko z zakorzenieniem w polskości, w języku, ale z pewnym etosem historycznym powstańców walczących o straconą sprawę, etosem heroicznym, martyrologicznym. To wszystko właśnie jest bliskie Herbertowi, to co tak lubią krytykować ludzie powołujący się na Czesława Miłosza. Ale drugi, myślę, aspekt, który tutaj już naturalnie nam się wyłania, to jest właśnie doświadczenie II wojny światowej.
i pewnego rodzaju kompleks, który widać w licznych wypowiedziach Herberta i takich autobiograficznych i poetyckich, a mianowicie kompleks udziału w ruchu podziemnym, w Armii Krajowej. Zbigniew Herbert kilkakrotnie powtarzał, że był uczestnikiem szkolenia w podchorążówce akowskiej w 1942 roku w Lwowie, choć trudno znaleźć potwierdzenie dla tego faktu. Później także przypisywał sobie pewne nieokreślone misje w ramach Armii Krajowej. Jedna z biografek poety podważa jakby te relacje, stwierdzając, że istotnie trudno znaleźć dla nich poza samymi oświadczeniami Herberta źródłowe uzasadnienie. Nie rozstrzygniemy pewnie tego sporu do końca, czy był aż tak dobrze zakonspirowanym uczestnikiem działań Armii Krajowej młody Zbigniew Herbert, czy nie. Na pewno był kłopot z jego funkcjonowaniem w roli dzielnego żołnierza. Uległ po prostu wypadkowi. W okresie sowieckiej okupacji Lwowa wybrał się na narty, jako młodziutki chłopak przecież wtedy, jeszcze niespełna 18-letni, i złamał nogę bardzo nieszczęśliwie. W związku z tym silnie kulał w okresie II wojny światowej. Szczególnie było to po złym złożeniu tej nogi widoczne, a i do końca życia ten element kontuzji owej drugowojennej dawało sobie znać. Nie był więc materiałem na frontowego żołnierza, a jednak bardzo starał się utożsamić z tym losem bohaterskich, straceńczych żołnierzy II wojny światowej walczących tu w Polsce i później także z tymi, których nazywamy dzisiaj żołnierzami wyklętymi czy żołnierzami niezłomnymi, którym wystawił poetyckie świadectwo najwyższej próby tomiku Rowigo, gdzie pojawia się wiersz Wilki, im właśnie poświęcony. A więc to doświadczenie Polski, która zmaga się z potężnymi dwoma przeciwnikami i która sięga do swoich tradycji republikańskiego umiłowania wolności, bo to jest bardzo ważny rys także w etosie Herberta. Republikańskie umiłowanie wolności. Nade wszystko taka obywatelska postawa czujności w walce o to, żeby godność wolnego człowieka nie została podeptana. To wpisuje się w jego wizję polskiej tradycji, tej, której chce bronić, tej, którą odnajduje w doświadczeniach swoich kolegów w 40, 41, 2, 3, 4, 5 roku. Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy taki świat, który wszystko będzie lepsze, który nowy będzie on, który wszystko będzie lepsze. W walce o to, żeby godność wolnego człowieka nie została podeptana. Etosie Herberta. To jest właśnie powód, dla którego nie idzie na kompromisy z stalinowskim reżimem w Polsce. Dla którego sięga po takie prace jak kalkulator, chronometrażysta w spółdzielni emerytów nauczycieli Wspólna Sprawa, czy jak starszy asystent w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Torfowego. No można by wymieniać te zupełnie absurdalne zajęcia, w których dorywczo szukał choćby minimalnego zarobku Zbigniew Herbert w czasach stalinowskich, właśnie po to, żeby nie skorzystać z kuszącego wielu innych jego kolegów zaproszenia do suto zastawionego stołu dla tych, którzy będą chwalić Bieruta, Stalina w momencie jego śmierci, czy pracę towarzyszy z Urzędu Bezpieczeństwa. Herbert się tym brzydził i tę postawę obrzydzenia do kompromisu z tą paskudną władzą, bo także estetyczną odrazę budzi, co opisał Herbert w swoim wspaniałym wierszu Potęga Smaku z tomiku Raport z oblężonego miasta, wydanym już w stanie wojennym. Ale także na filozoficznej płaszczyźnie osadził tę postawę odrzucenia siermiężnej pokusy stalinizmu, pokusy, której uległ jednak na pewien czas Czesław Miłosz. Herbert osadził to na filozoficznym gruncie, który pomógł mu utwierdzić Henryk Elsenberg, jego mistrz filozoficzny z Torunia. Sam odsunięty od wykładów, spotykał się indywidualnie z Herbertem, zapoznając go z tradycjami przede wszystkim rzymskiego i greckiego stoicyzmu. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań.
po Odwilży Herbert otwiera się na to, co dzieje się w Polsce już od 1955 roku. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 60. współredaguje miesięcznik Poezja. To jest także okres, kiedy odbywa wiele podróży do Anglii, Włoch, Niemiec. Trudno powiedzieć, że był człowiekiem, który się izoluje. Nie dał się izolować przede wszystkim od kultury europejskiej. Był człowiekiem, dla którego kultura klasyczna, kultura europejska wywodząca się z obszaru śródziemnomorskiego, od Włoch przez Francję, po Holandię, jest drugą ojczyzną obok tej lwowsko-polskiej, nie mniej ważną dla niego. I to właśnie, że może odwiedzić tę drugą ojczyznę, tę idealną ojczyznę swoich stoików, swoich Ilzenberga stoików, ojczyznę Katarów zmagających się na południu Francji w walce o przetrwanie, czy ojczyznę malarzy holenderskich, czy wreszcie Monelizę w Luwrze, którą odwiedził w swoistej pielgrzymce w pierwszej swojej wycieczce na zachód, zostawił przepiękny i bardzo ironiczny jednocześnie obraz tego spotkania z ikoną sztuki europejskiej w tomie Studium Przedmiotu z 1961 roku, wiersz Mona Lisa, opisujący ten moment spotkania barbarzyńcy ze wschodu z tym obrazem ospałej Włoszki ze ślimakami w kącikach oczu. Ta europejska kultura była mu tak bardzo do życia potrzebna, że większość czasu, kiedy tylko mógł, kiedy tylko otrzymywał paszport i kiedy tylko zebrał choćby minimalną kwotę pieniędzy na najtańsze zakwaterowanie gdzieś w jakichś obskurnych hotelikach, to wyjeżdżał z Polski nie dlatego, iż nie identyfikował się z jej losami, z jej doświadczeniami tutaj w latach 50., 60., 70., ale dlatego, że był jednocześnie poetą europejskim, poetą, którego miasto zaczyna się w Troi. Idzie przez Lwów i łączy jakoś te kręgi europejskiej tradycji, polskiej tradycji republikańskiej, wolnościowej, wykreowanej przez siebie postaci pana Cogito, który jest podsumowaniem polskiej historii, polskich doświadczeń, zmagań ze stalinizmem jak najbardziej, ale także europejskich czy cywilizacyjnych pytań naszego śródziemnomorsko-chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Zmagań o wolność, zmagań o godność człowieka. To jest chyba największa kreacja Zbigniewa Herberta. Pan Cogito, tom wydany w 1974 roku i później kolejne wiersze z tym samym bohaterem, panem Cogito, w następnych tomach. Tak, pan Cogito to zbiór przykazań, wskazówek, jakimi powinien kierować się w życiu człowiek. To taki dekalog godnego, prawego życia. Swoiste alter ego Zbigniewa Herberta. Ważny, czysty, wyjątkowy głos polskiej poezji w poezji światowej. Historia żywa. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak, a jednym z bohaterów Zbigniew Herbert. Wróciłabym jeszcze do lat 60. To w latach 60. zdiagnozowano u Herberta chorobę afektywną dwubiegunową po śmierci ojca, która to śmierć miała miejsce w 1963 roku. Czy ta choroba wpłynęła później na aktywność literacką Herberta? Choroba na pewno miała znaczenie dla życia, dla cierpień, przede wszystkim psychofizycznych Zbigniewa Herberta, ale podkreślanie jej znaczenia najczęściej odnajduje u tych, którzy chcą zakwestionować wybory. Wybory nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim polityczne Zbigniewa Herberta. Jakby chcieli powiedzieć, widzicie, to chory człowiek, nie przejmujcie się tym, co on napisał, co on zrobił. To jest wynik choroby. Myślę, że to wyjątkowo nieuczciwa, a nawet podła strategia postępowania wobec tego wielkiego poety. Zbigniew Herbert tworzy od momentu, kiedy, jak pani powiedziała, zdiagnozowano tę chorobę, swoje największe dzieła literackie. I do końca życia zachowuje niezwykłą siłę swojego talentu, swoją zdolność panowania nad słowem i kształtowania go w postać doskonałą, oczyszczoną z wszelkiej przypadkowości. Przecież takie wiersze najczystsze zawiera także jego ostatni tomik, Epilog burzy, czy wcześniejsze tomiki takie jak Elegia na odejście, wszystko już z lat 90., czy Rowigo z 92 roku. Ta podkreślana choroba
bardzo często pojawia się jako wątek w dyskusjach nad Herbertem, kiedy mówi się o jego wyborze całkowicie zgodnym z tym, co było przed chorobą. To znaczy wyborem republikańskiej wolności, odmowy uczestnictwa w kompromisie z obrzydliwą moralnie władzą komunistyczną, stalinowską. Stąd wychodzi przecież słynna polemika Zbigniewa Herberta z jego mistrzem niewątpliwie pod wieloma względami, gdy idzie o poezję, Czesławem Miłoszem. Pamiętna scena opisywana przez obie strony zasadniczego konfliktu, kiedy Zbigniew Herbert miał zareagować fizycznie, można powiedzieć, na słowa, być może prowokacyjnie raczej niż na serio wypowiedziane przez Czesława Miłosza o Polsce jako kolejnej republice Związku Sowieckiego. W 1968-1969 roku to w Stanach Zjednoczonych było w czasie spotkania obu wielkich poetów. Ale przecież te same kwestie wybuchną ze zdwojoną siłą po 1989 roku, kiedy Zbigniew Herbert wystąpi jako zdecydowany rzecznik dekomunizacji, lustracji, kiedy skrytykuje bardzo ostro Adama Michnika, swojego wcześniejszego w czasie stanu wojennego, kiedy Adam Michnik siedział w więzieniu, niemal można powiedzieć idola, po 90 roku, kiedy Adam Michnik nazywa Czesława Kiszczaka i generała Jaruzelskiego ludźmi honoru. Dla Zbigniewa Herberta oznacza to zdradę, oznacza to zarzucenie tych szczytnych zasad moralnych, które głosił przecież nie od 90 roku, ale od swojego pierwszego tomiku, od Struny Światła, w której przecież jest zapisany ten manifest postawy moralnej Henryka Elzenberga i Zbigniewa Herberta do Marka Aurelego. W świetle tego wiersza można zobaczyć wszystkie wybory, także polityczne, Zbigniewa Herberta do końca jego życia, nie w świetle choroby. To był wybór postawy moralnej, a nie choroba. Krytycy Herberta właśnie w ostatnim okresie życia poety twierdzili, że szkoda, że człowiek, który mógłby stanowić w niepewnych czasach upadku autorytetów moralną ostoję, włącza się w czysto polityczne gry, sprawia wrażenie zagubionego, który szuka sprzymierzeńców wśród skrajnej prawicy. Poeta poświęcił nawet jeden ze swoich wierszy pod tytułem Bezradność Józefowi Oleksemu. W ten sposób włączył się do tej publicznej dyskusji na temat domniemanej zdrady stanu przez ówczesnego premiera. Tak, to był jeden z nielicznych bezpośrednio politycznych wierszy samego Zbigniewa Herberta, ale myślę, że on doskonale odzwierciedla ten sam ton całej jego poezji. Ton, w którym wyraźnie przebija krytyka stanu, w którym zapadamy się po kolana, po pas, po szyję, tak jak mówi właśnie ten wiersz, o którym wspomniała pani, w takim bagnie moralnej niejednoznaczności, kiedy zło z dobrem zostaje sztucznie przemieszane, w taki sposób byśmy zagubili się, byśmy zapadli w semantyczną zapaść. To jest określenie Zbigniewa Herberta dla okresu początku III RP, że oto mamy przed sobą semantyczną zapaść, w której zdrada przestaje znaczyć zdradę, okazuje się honorem, w której zostaje wyrzucony na śmietnik historii patriotyzm, w której wolność zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia niż wynika to z jej kilku tysiącletniej tradycji. To jest w istocie sens tych politycznych zaangażowań Zbigniewa Herberta. Pamiętam taki moment, kiedy Zbigniew Herbert zadzwonił do redakcji, którą miałem zaszczyt wtedy kierować, redakcji dwumiesięcznika Arka, w momencie, kiedy doszło do uderzenia generała Jaruzelskiego cegłą na spotkaniu autorskim we Wrocławiu przez jednego z bardzo głęboko pokrzywdzonych przez komunizm, przez stan wojenny, prostych ludzi. Zbigniew Herbert wtedy z właściwą sobie ironią powiedział: i popatrz pan, jeszcze jedno, ostatnie polskie powstanie i znowu nieudane. Ta właśnie ironia, która podbija niejako te delie karmazyna polskiej poezji, delie czystego szkarłatu, czy zostajemy już przy tym kolorze karmazynowego, niezwykle efektownego bogactwa moralnego tej poezji, to łączy się ona cały czas z tym tonem autoironii. Pani powiedziała, że Herbert tworzy jakiś dekalog postawy moralnej. Powiedziałbym, pierwszym punktem czy wstępem do tego dekalogu jest jednak wezwanie. Trzeba się przejrzeć najpierw w lustrze i zobaczyć swoją błazeńską twarz. To, że samemu często trudno jest sprostać tym wysokim wymaganiom moralnym. I dopiero z taką świadomością, że sami nie jesteśmy doskonali,
możemy powtarzać te zaklęcia wielkiej polskiej, wielkiej światowej kultury o potrzebie wierności, o potrzebie odwagi, o potrzebie prawdy. I jeszcze powrót do lat 70. Herbert poza pracą literacką angażował się w latach 70. w działalność polityczną. W grudniu 74. podpisał tak zwany list 15, żądając udostępnienia Polakom zamieszkałym w Związku Radzieckim kontaktu z polską kulturą, a rok później wobec projektowanych zmian konstytucji podpisał Memoriał 59 i to było takie pierwsze masowe wystąpienie intelektualistów, którzy domagali się zmian polityczno-ustrojowych w PRL-u. Zatem Herbert cały czas trzymał rękę na politycznym pulsie. Myślę, że dopiero w latach 70., tak jak pani powiedziała, zaczął Herbert wykorzystywać swój już niewątpliwie wtedy wielki autorytet, przede wszystkim poetycki, w sprawach politycznych. Najpierw był chyba list 17 w obronie członków organizacji Ruch, kiedy wysadzili jej uczestnicy but z pomnika Lenina, bo całego pomnika Lenina nie udało się wysadzić w Nowej Hucie, czy protesty Związku Literatów Polskich przeciwko cenzurze, a wreszcie właśnie ów bardzo ważny list 15, który nie tylko podpisał Herbert, ale w istocie zredagował Zbigniew Herbert. Później wspomniany także przez panią Memoriał 59 przeciwko zmianom w konstytucji PRL, zmianom, przypomnijmy, oznaczającym wprowadzenie do konstytucji obowiązku wierności wobec Związku Sowieckiego i przewodnią rolę PZPR. Tu już Herbert występował otwarcie jako jeden z symboli oporu przeciwko tej degradacji Polski i wolności w Polsce. Ale nie zaprzestał tej roli później, bo pamiętajmy, już w latach 90. występuje w sprawie pułkownika Kuklińskiego, wbrew postawie Lecha Wałęsy, który nie chciał przywrócić pułkownika Kuklińskiego do należnej mu rangi, czy w sprawie przywódcy powstania czeczeńskiego przeciwko panowaniu rosyjskiemu Dżohara Dudajewa, czy wreszcie w sprawie Kurdów wciąż pozbawionych swojego państwa, list do George'a Busha. A więc Herbert tak do końca życia występował jako czynny i czujny obywatel Republiki Świata. Herbert Karmazyn polskiej poezji, tak pan profesor powiedział. Czy ten kolor łączy obu bohaterów dzisiejszej audycji, czyli Zbigniewa Herberta poetę i Andrzeja Wajdę reżysera filmowego, teatralnego, urodzonego w 1926 roku w Suwałkach, syna zawodowego wojskowego, który zginął w Katyniu w 1940 roku. Myślę, że Andrzej Wajda znacznie lepiej układa się w pewną paralelę. Jego rola, ranga w kulturze, w filmie polskim i sposób odgrywania tej roli z postacią Czesława Miłosza w polskiej literaturze niż ze Zbigniewem Herbertem. Pamiętajmy, że Herbert jednak przez większość swojego życia był outsiderem. Błąkał się gdzieś po marginesach tego oficjalnego życia, właśnie w rozmaitych dorywczych rolach, żeby nie uczestniczyć w tym oficjalnym PRL-owskim systemie kultury. Andrzej Wajda wybiera, choć pochodzi właśnie z takiej rodziny, która jednoznacznie mogła być zakwalifikowana w PRL-u jako wroga, bo przecież była to rodzina wojskowego, w dodatku straconego w Katyniu. To jednak Andrzej Wajda wybiera przystosowanie, tak jak Miłosz po 1945 roku, wybiera zaangażowanie w tworzenie nowej Polski i to zaangażowanie przy użyciu najlepszych sił swojego talentu, bo przecież to nie jest tylko jego etiuda filmowa przygotowana w szkole filmowej w Łodzi w 1953 roku, Kiedy ty śpisz, taka propagandowa, troszkę dokumentalna produkcja, ale to jest przede wszystkim jego bardzo ważny debiut filmowy, a mianowicie Pokolenie na podstawie po prostu czysto propagandowej, komunistycznej powieści Bohdana Czeszki. To jest prawdziwy, wielki debiut Andrzeja Wajdy. Niestety z punktu widzenia, powiedziałbym, wyboru moralnego, debiut pełnego, całkowitego zaangażowania po stronie Bolesława Bieruta. To jest, jeśli już czerwień, jeśli karmazyn tutaj przywołujemy, to jest on podbarwiony wyborem tej czerwieni na fladze pierwszomajowej niesionej wtedy w 1954 roku obok portretu Stalina na pochodzie centralnym w Warszawie. To jest także bardzo ważny rys, który się stąd rozwija w twórczości Wajdy. Wajda wykorzystuje swoje wprzęgnięcie w tę służbę i budowaną dzięki temu pozycję
do odegrania roli innej, taką jaką będzie odgrywał Miłosz wobec polskiej poezji i literatury. Będzie starał się być Andrzej Wajda kimś w rodzaju papieża polskiego filmu i jednocześnie jakby ogrodnika tego ogródka filmowego całej polskiej szkoły filmowej. Powiedziałbym, że choć z ogromną wdzięcznością odnoszę się do bardzo wielu elementów dorobku Andrzeja Wajdy i najwyższym podziwem, to jednocześnie przyznaję chyba więcej wielkoduszności Czesławowi Miłoszowi w traktowaniu innych kolegów, literatów, poetów. Być może Miłosz czuł się na tyle wielki, że nie traktował ich jak konkurentów. Tutaj pochwała postawy Miłosza w stosunku do Herberta. Miłosz odegrał rzeczywiście bardzo dużą rolę w popularyzowaniu poezji Zbigniewa Herberta w świecie anglosaskim. Andrzej Wajda, no cóż, wysuwając się do tej roli papieża polskiego filmu, no wyraźnie jakby spychał w cień innych wybitnych, wielkich reżyserów, którzy także przecież to kino zdobili. Tutaj widzę pewną jednak drobną różnicę między jego drogą a drogą Czesława Miłosza. Wspólne jest jednakże niewątpliwie odegranie roli największego ojca, patrona, kogoś, kto bierze odpowiedzialność za całość, całość literatury czy poezji polskiej XX wieku, to rola Miłosza, i kogoś, kto chce brać na siebie odpowiedzialność za całość polskiej kinematografii, polskiego filmu, a nawet więcej, polskiej kultury popularnej i kreowania wyobraźni kulturowej PRL-u drugiej połowy XX wieku. Ale jak wyglądałaby polska kultura bez popiołów, bez filmów, wszystko na sprzedaż? Ziemia obiecana, człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, Danton, Katyń, Wałęsa? Wyglądałaby z całą pewnością inaczej, jakoś by wyglądała. Byłaby na pewno dużo uboższa. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Ktoś inny być może nakręciłby popioły. Na pewno ktoś inny, bo wiemy, że były inne projekty nakręcenia filmu o Katyniu, zablokowane przez Andrzeja Wajdę. Czy byłyby to lepsze filmy, czy gorsze, nie sposób się dowiedzieć, bo po prostu te filmy nie powstały. Ale wiemy na pewno, ja wiem w każdym razie, mówię wyłącznie we własnym imieniu, jako wdzięczny widz, że to, iż mogłem zobaczyć Ziemię Obiecaną, Wesele, Panny z Wilka, że mogłem zobaczyć Kronikę Wypadków Miłosnych, poczytuję sobie za wielkie szczęście i jestem tutaj, myślę, w bardzo, bardzo licznym towarzystwie tych, którzy podobnie jak ja uznają te filmy, a może ten zestaw być inny, oczywiście można włączać tutaj jeszcze inne tytuły, za ogromną radość i korzyść duchową, że mogli z takimi wizjami filmowymi wielkiej polskiej literatury się zetknąć. Jak rozumieć to, że twórczość Andrzeja Wajdy była próbą rozrachunku z mitami polskiej świadomości narodowej? Takich określeń używają krytycy filmowi, badacze twórczości Andrzeja Wajdy. To jest, myślę, szalenie ciekawa kwestia, bo w filmach Wajdy można jednocześnie widzieć bardzo ostrą krytykę tradycji romantycznej, tradycji insurekcyjnej, martyrologicznej, poczynając od filmu, który przyniósł chyba największą sławę Andrzejowi Wajdzie, czyli od Popiołu i Diamentu. Bo przecież to Szczuka, komunistyczny dygnitarz, formalnie ma rację w tym filmie. Nie przeczy temu żadne słowo wypowiedziane w owym filmie. Ale przecież większość z nas, widzów tego filmu, sympatyzuje na końcu z ginącym bez sensu, jak napisał twórca podstawy literackiej tego filmu, Jerzy Andrzejewski. I jak wyraża to film, to jednak ten żołnierz wyklęty, bo przecież Maciek Chełmicki taką rolę odgrywa w owym filmie, raczej budzi naszą sympatię niż mądry, roztropny dygnitarz partyjny. To z drugiej strony Lotna, kolejny film, który wzbudził nieuznanie, jak Popiół i Diament, przyjęty jednoznacznie pozytywnie przez krytykę, ale wzbudził wielką dyskusję. Film, który pokazuje szarże, jakiej nigdy nie było, szarże polskich ułanów z lancami na czołgi w wrześniu 1939 roku. Ktoś powie, no doprowadzona już do absurdu głupota polskiej brawury, polskiej fantazji kawaleryjskiej, a więc krytyka, bardzo ostra krytyka tego mitu ułańskiego Polski. Ale przecież jak wiele osób oglądało ten film jako pewnego rodzaju wyraz tęsknoty za tym ułańskim mitem.
jeśli później spojrzymy z tej perspektywy na Kronikę wypadków miłosnych. Dużo późniejszy film z początku lat 80. Ekranizację prozy Tadeusza Konwickiego. I zobaczymy tam fascynację tą kawalerią II Rzeczpospolitej. Fascynację podbudowaną fenomenalną muzyką Wojciecha Kilara, ten Marsz Kawalerii z Kroniki wypadków miłosnych. To trudno zobaczyć w tym jakieś szyderstwo z tej tradycji, czy żart. To jest właśnie wyraz fascynacji. Kogo? Syna oficera sanacyjnego, jakby powiedziała propaganda komunistyczna. Andrzej Wajda jest bardzo rozdwojony, a w każdym razie może być odczytywany z dwóch różnych punktów widzenia w tej materii, która wyznacza oś jego twórczości, w materii rozrachunku z polską tradycją romantyczną. Andrzej Wajda zresztą posiadł niezwykły talent zmieniania interpretacji własnych dzieł, czego przykład najbardziej jaskrawy dał, zmieniając interpretację Ziemi Obiecanej, swojego być może najwybitniejszego filmu, a w każdym razie przez wielu tak ocenianego. W momencie nakręcenia i w momencie jego upowszechnienia w połowie lat 70. ten film był odbierany jednoznacznie jako wizja drapieżnego, nieludzkiego kapitalizmu zmieniającego świadomość ludzi, przekształcającą świadomość tych ludzi albo w ofiary brutalnego, nagiego zdesperowania w pogoni za pieniądzem, albo w roli tych, którzy są sprawcami nieszczęścia innych w owym kapitalistycznym systemie. Andrzej Wajda, jak wiadomo, dokonał zasadniczego skrótu tego filmu już po 90 roku, o ponad pół godziny, i przedstawia ten film już w trzeciej RP jako wielką pochwałę kapitalizmu, ducha przedsiębiorczości. No powiedziałbym zwrot interpretacyjny o 180 stopni. Niezależnie od tego, którą z tych interpretacji wybierzemy, to wracam do kwestii właśnie z takich dwóch różnych punktów widzenia można patrzeć na te filmy stanowiące oś wajdowej dyskusji z polską tradycją. Także na Popioły, także na takie filmy jak Wesele, jak Pan Tadeusz wreszcie. Przecież to nie jest tylko film, który można odbierać przez pryzmat deklaracji samego Wajdy, który mówił: o, dla mnie najważniejsza jest tam scena, w której Maciek nad Maćkami w swoim zaścianku mówi o głupocie polskiej szlachty i pokazuje tę głupotę wizualnie Andrzej Wajda bardzo wyraziście w tej scenie z zaścianka. Ale przecież wiemy, że nie na tej scenie koncentruje się nasz odbiór pana Tadeusza Wajdowego, ale znów wspaniała muzyka Kilara w połączeniu z obrazem powoduje, że fascynujemy się tą wizją staropolskiej wolności, gotowości do walki. Maria Janion, krytykująca bardzo polską tradycję romantyczną, była przerażona tym, że Andrzej Wajda odbudowuje mit romantycznej, militarnej polskości tym filmem. No, jak widać, nie wywikłamy się z tego sporu o sens twórczości Andrzeja Wajdy, bo można w nim odnaleźć i to, i krytykę, i fascynację, i podziw. Na zewnątrz, dla świata zachodniego, Andrzej Wajda jest jednoznacznie przyjmowany jako wielki apologeta mitu Polski romantycznej. Nie krytyk, tylko apologeta. Trzymający rękę na pulsie w sprawach bieżących, gorących, aktualnych, czego dowodem są Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, no późniejszy Wałęsa. Ale ja bym chciała wrócić do lat 80. Po stanie wojennym ukazał się na ekranach film pod tytułem Danton, swego rodzaju anatomia rewolucji francuskiej. Film został ocenzurowany i właśnie w takiej postaci ukazał się w kinach. Pamiętam, że Wajdę wtedy pytano, dlaczego zgodził się na pokazywanie filmu po ocenzurowaniu. Reżyser miał odpowiedzieć, że lepiej tak, bo film jest ważnym głosem w tym momencie, w tym czasie, tu, teraz, w sprawach, które dotyczą żywotnych interesów Polski. I mówiono o tym, że można zrozumieć te granice kompromisu. I ja należę akurat do tych, którzy są za tę decyzję Andrzejowi Wajdzie wdzięczni, bo oglądałem wtedy ten film w takiej postaci, w jakiej była ona dostępna, nieświadom jego ocenzurowania. Oglądałem z wypiekami na twarzy, podziwiając raz jeszcze kunszt reżyserski Andrzeja Wajdy i zarazem geniusz jego pracy z aktorami, bo wielkość wielu filmów Wajdy polega na umiejętności wykorzystania tego, co najlepsze w aktorach, których spotykał na swej drodze. Tak jest w tym przypadku, gdzie jest Gérard Depardieu z Wojciechem Przoniakiem w koncertowym pojedynku Dantona i Robespiera.
Oczywiście dla bardzo wielu z nas i być może także w historii politycznej Polski Andrzej Wajda pozostanie przede wszystkim swoimi filmami poświęconymi Solidarności, a więc jej genezie, odruchu protestu opisanym w Człowieku z marmuru. To film chyba najlepszy z tych trzech, o których w tej chwili mówię. W kontynuacji, która przyniosła największą sławę Andrzejowi Wajdzie w tej roli politycznego reżysera, bo zbiegła się z Solidarnością i otrzymał za ten drugi film, czyli za Człowieka z żelaza, Złotą Palmę oraz uznanie samego Ronalda Reagana, który ze łzami w oczach ten film oglądał. Tu już uproszczony, bardziej schematyczny, ale przecież poruszający nas wtedy, pamiętam to doskonale, jak oglądałem ten film w 1981 roku, wzruszający nas obraz konfrontacji dobra ze złem, Solidarności z komuną. Z tą przestrogą na koniec przez znakomitego aktora Trzeciaka wypowiadaną w roli Ubeckiego, można powiedzieć tylko tymczasowo przegranego funkcjonariusza, że my tu jeszcze wrócimy, ta złowroga rola uwikłania w współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa niejednego z bohaterów Solidarności ujawni się po roku 89. Ale Andrzej Wajda wystąpi wtedy w roli obrońcy tych, którzy uważają, że o tej roli należy zapomnieć, że należy bronić tamtego mitu. I pojawia się wtedy jego film najsłabszy, nie waham się użyć tego określenia, film niezwykle słaby i artystycznie, i kompromitujący ideowo przez swoje takie bezpośrednie, toporne zaangażowanie w bieżącą politykę, film poświęcony Lechowi Wałęsie. No ale nie chcę pamiętać Andrzeja Wajdy jako reżysera tego plakatowego obrazu. Pamiętam go jako wielkiego twórcę, budziciela wyobraźni historycznej, romantycznej, budziciela wielu sporów w kilkudziesięciu ostatnich latach naszej kultury, może najważniejszych budziciela takimi filmami właśnie jak Ziemia Obiecana, jak Wesele, jak wcześniejsze filmy, może nie tak udane artystycznie, ale ważne politycznie, jak wspomniany film Lotna czy Popioły, ale także jako wielkiego wizjonera artystycznego, o tym nie zapominajmy. To był prawdziwy mistrz palety, nie tylko jako absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale jako twórca takich filmów jak Brzezina, opartego na stylistyce Jacka Malczewskiego, czy jak Panny z Wilka, dla mnie najpiękniejszy polski film. Historia żywa.